Witam. Dziś pierogi w nieco innej odsłonie, tym razem z ciasta drożdżowego. Jeśli spodoba Wam się ten przepis, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Witam serdecznie. Dziś przyszedł dzień na spełnianie zachcianek kulinarnych moich dzieci. Będziemy robić wspólnie pierożki zapiekane z jabłkami. Jabłka będą wcześniej podprażone, a ciasto do pierożków będzie z dodatkiem drożdży. Pierożki takie są świetnym pomysłem do wykorzystania do szkoły, do śniadaniówki lub na taką przekąskę, przygryzkę dla dzieci w każdym momencie dnia. Zachęcam zatem do... Dzisiejszy przepis jest naprawdę bardzo prosty w wykonaniu, więc zapewniam, że sprawi dużo frajdy wszystkim małym pomocnikom, którzy będą nam w tym pomagali. Nasz przepis rozpoczynamy od przygotowania farszu. Użyjemy do tego, u mnie dzisiaj akurat są małe jabłka, więc użyję 4 mniejsze, natomiast jeśli są jabłka większe lub średnie, możemy zredukować ich ilość. Jabłka wcześniej umyte, wydrążamy środki i obieramy ze skóry. Co ważne, aby przy wyborze jabłek, tak jeszcze nadmienię, wybrać te raczej słodkie, ponieważ do ciasta już nie dodajemy żadnego cukru, więc jedyna słodycz wypływająca to będzie po prostu z jabłek. Tak, przygotowane jabłka ścieramy na tarce o grubych oczkach. Moi mali pomocnicy są już w gotowości, więc myślę, że praca pójdzie jeszcze szybciej. Wszystkie jabłuszka już się ładnie ścierają. Jabłka po starciu będziemy podprażać na takim dosyć mocnym ogniu, około 8-10 minut, tak aby one nie puściły zbyt dużej ilości soku. Mają po prostu tylko zmięknąć. Jabłka oczywiście podczas tego prażenia musimy mieszać regularnie. Jabłka już starte, podprażane. Dodajemy do tego jedną łyżkę cukru waniliowego i cynamon. Z dodatków do jabłka dodajemy jeszcze mąkę ziemniaczaną, ale musimy ją też szybko wymieszać, ponieważ mąka w kontakcie z mokrymi, gorącymi jabłkami może wytworzyć nam takie kluseczki, których nie do końca chcemy, więc musimy to szybko wymieszać. Mąka powoduje związanie tych jabłek tak, aby można było później łatwiej nadziewać pierogi. Wszystko ładnie wymieszamy. Kiedy będzie, możemy przystąpić do przygotowywania ciasta. Ciasto, tak jak wspomniałam, jest dodatkiem drożdży, natomiast co ważne, ono nie musi wyrastać. Jest to takie ciasto, można powiedzieć, drożdżowe, półfrancuskie. Po upieczeniu jest bardzo kruchutkie. Do ciasta dodajemy pół masła, drożdże, śmietanę, śmietana u mnie 18-procentowa i mąkę. Drożdże rozgniatamy widelcem, dodajemy do nich z łyżkę dwie śmietany, aby rozprowadzić je w tej śmietanie i aby uzyskały taką masę jednolitą, taką mazistą. Nie pozostawiamy tych drożdży do wyrośnięcia i nie dodajemy do nich też cukru, tak jak to w zwykłych ciastach drożdżowych. Masło sobie rozdrabniamy na mniejsze kawałeczki. Może to być masło o temperaturze pokojowej, ale może być również z lodówki. Nie ma to znaczenia kompletnie akurat przy tym przepisie.
Wszystko wrzucamy do miski, będziemy łączyć i wyrabiać do uzyskania jednolitej masy. Przydadzą tu nam się też małe rączki do wyrabiania. Myślę, że to jest niezła frajda dla dzieci, ale no, może to sprawić nieco kłopot na początku, ponieważ masło mamy jeszcze twarde. Tak jak wspomniałam, wszystkie składniki razem z drożdżami lądują w misce i wszystko razem musimy wygnieść na jedną masę. Masa już jest zrobiona, teraz wykładamy ją na stolnicę, całość dzielimy na dwie części, ponieważ będzie nam łatwiej rozwałkowywać. Ciasto jest już dosyć tłuste, więc nie musimy podsypywać mąką. Ale oczywiście, jeśli ktoś woli, czuje się bezpieczniej, to troszeczkę mąki możemy dodać. Ciasto rozwałkowujemy dokładnie tak jak na pierogi. Wycinamy szklanką takie kółeczka. Jeśli chodzi o rozmiar, możemy robić większe lub mniejsze. Tutaj zostawiam kompletną dowolność. Na taki jeden krążek, około jedna łyżeczka farszu. Ciasto jest bardzo wdzięczne do układania, więc tu nie będziemy mieli problemu z klejeniem. Jabłka są z dodatkiem mąki ziemniaczanej, więc farsz też się dobrze trzyma. Zagniatamy wszystkie krążki w pierożki i mamy w zasadzie większość pracy już za sobą. Będziemy je smarować tylko roztrzepanym jajkiem i maczać w cukrze. Możemy ten cukier też pominąć, jeśli oczywiście ktoś nie chce zbyt słodkich. No, u mnie dla dzieciaków raczej preferujemy takie no, posypane cukrem, ale można, tak jak powiedziałam, ten etap pominąć. Pierożki już będą przygotowane, pieczemy je w temperaturze 180 stopni, około 15-20 minut do zarumienienia. I w zasadzie praca już jest wykonana cała. Jest to naprawdę bardzo wdzięczny przepis do wykonania. Pierożki wychodzą bardzo kruche. Polecam naprawdę i do śniadaniówki, jako przekąskę dla dzieci i dodatek do kawki. Zachęcam do wspólnego wykonania z dziećmi i życzę smacznego. Naprawdę są rewelacyjne i polecam gorąco. Oczywiście, jeśli spodoba Ci się ten przepis, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jak również pozostawienia łapki w górę. Dziękuję.